Magalan, dom wielomilionowej cywilizacji. Minęło 166 lat od momentu, gdy uderzyła kometa, zamieniając wszystko w popiół. Wojna między wolnymi ludźmi a albami dobiegła końca. Hybryda stracił kontrolę nad swoimi armiami i przestał funkcjonować. Albowie stali się wyrozumiali i łagodni. Elex został uwolniony i zaczął ponownie krążyć po całej półkuli spod lodowego pałacu albów. Ale ludzie szybko zapominają. Wiele większych osiedli przypisało sobie zwycięstwo i zamknęło się na problemy innych. Jedynie nieliczni pamiętają te mroczne czasy i dowódcę Jaxa. Moje imię i czyny rozmyły się w legendach i mitach. Wiele lat po wojnie z albami ludzkość rozdarta jest przez pomniejsze waśnie i terytorialne konflikty. Mimo to wciąż panuje pewien niepokój spowodowany dziwnym, gwiezdnym zjawiskiem, które hybryda przywołał przed swoją porażką. Wiem, że nieznany wróg wkrótce przybędzie. Życie wszystkich świadomych drastycznie się odmieni. Wszelkie moje wysiłki, by przygotować ludzkość na to nieuchronne niebezpieczeństwo, spełzły na niczym. Niejasne, nieznane zagrożenie z nieba szybko stało się dla większości ledwie wspomnieniem. Aż do teraz. Muszę się stąd wynieść, zanim te cholerstwa się mną zajmą.
przeklęta wieża wylądowała centralnie na moim pieprzonym domu. Żegnaj sprzęcie. Stąd znikać.
Tylko spokojnie. Jeszcze nie wyzdrowiałeś po ugryzieniu. Upłynie trochę czasu, zanim odzyskasz siły. Może więc przełóż bardziej wymagające plany na kiedy indziej. Kim jesteś? Mów mi Adam. Uznaj mnie po prostu za przyjaciela, którego przeznaczenie zesłało ci w samą porę. Więcej nie trzeba ci wiedzieć. Co się stało? Powinieneś pamiętać. Byłeś tam. Przybyli najeźdźcy. Zaczęli przejmować nasz świat. Przeobrażać go. Przeobrażać? Naszą planetę przekształca obcy gatunek? Gatunek wybitnie wrogi i niebezpieczny. Czyli są już nie tylko w Karakis. Ich formatory stoją w każdym regionie i zagrażają życiu na całym Magalanie. Nie rozumiemy jeszcze, czego od nas chcą. Póki co szerzą tylko choroby, zabijają i niszczą. Mało obiecujący początek. Coś tu nie gra. Czuję się słabo. Ugryzła cię jedna z tych istot. Najwyraźniej w ranę wdała się infekcja. To jakaś nowa zaraza. Co takiego? Zaraza? Na razie trudno określić jej przebieg, ale ewidentnie stanowi część planu agresorów. Uwzględniając tempo transformacji, ich fauna i flora wkrótce całkowicie zdominuje Magalana. No, świetnie. Poszczęściło ci się. Niewiele brakowało, byś skończył znacznie gorzej. Na twoim miejscu nie kusiłbym losu i trzymał się od nich z daleka. Każdy, kto próbował zetknąć się z nimi bezpośrednio, umierał. Gdzie moje rzeczy? Jeśli pytasz o to, co zostało w chacie, lepiej o tym zapomnij. Udało mi się ocalić zaledwie to, co widzisz. Na ile straciłem przytomność? Na kilka dni odniosłeś poważne rany. Opatrzyłem cię najlepiej, jak umiałem. Dni? Nie. Dex! Chodź, zabiorę cię tam. Ostrożnie! Dex! Cholera! Tam gdzieś został mój syn! Muszę go odnaleźć! Wobec tego zajmij się tym w pierwszej kolejności. Dlaczego mi pomagasz? Najeźdźcy zwiastują zagładę nas wszystkich, a mimo to mało kto w ogóle ich na razie zauważył. Frakcje za bardzo zaangażowały się w konflikty pomiędzy sobą. I nie dociera do nich, z kim należy walczyć. Oto twoje zadanie, Jax. Na początku potraktują się nieufnie, ale szybko dowiedziesz im swojej siły, inteligencji i kompetentności. Znasz mnie? Starałeś się ukryć za wszelką cenę, lecz nie wszyscy o tobie zapomnieli. Bez twojego wsparcia nie uratuję Magalana. Szukam kogoś, kto poprowadzi ruch oporu. Nazwiemy go szóstą siłą. Będzie to frakcja odrębna od reszty, zorientowana na powstrzymanie inwazji. Wszystko ci pokażę. Spotkajmy się w bastionie na północ stąd. Chyba śnisz. Usiłowałem ostrzegać ludzi już parę lat temu. Nie usłuchali. Teraz stoimy w obliczu całkowitego unicestwienia planety, a wszyscy i tak przejmują się tylko swoimi sprawami. Przestało mnie to obchodzić. Nie brak mi własnych problemów. W porządku. W tej sytuacji najpierw uporaj się z nimi.
pogadamy później. Czy północne wszechserce nadal istnieje? O ile się nie mylę, to tak. Pilnują go berserkowie. Dlaczego cię to interesuje? Przebywa tam mój syn. Ruszaj więc do niego, póki wciąż panuje tu względny spokój. Długo to już nie potrwa. Poinformowałem cię, dokąd się wybieram. Z plecakiem odrzutowym podróżowałbyś dużo sprawniej. Akurat jeden mi się uchował. Proszę. Jak wspominałem, kiedy się przygotujesz, odwiedź bastion. Przed nami sporo pracy. Zaczekam tam na ciebie. Nie idzie mi najlepiej. Mimo to nie ufam temu starcowi. Muszę poszukać uzdrowiciela wśród berserków. Jax, żyjesz! Jak to dobrze. Obawialiśmy się najgorszego. Co tu się stało? Zupełnie nas zaskoczyli na nocnej warcie. Zostawili zasadzkę. Ci dziwni intruzi? Nie. Morkoni. Spójrz, zabiliśmy ich tropicieli. Największa grupa wraca już na północ. Gdzie Dex? Gdzie mój syn? Jego matka wzięła go ze sobą. Kaja tu była? Z nim? Tak. Poszła za Morkonami na północ. Wiesz, że nie odpuści, póki ich wszystkich nie pokona. Uzdrowisz mnie? Oczywiście. Dam ci kilka flakonów. Reszty potrzebują nasi ranni. Chujowo wyglądasz, Jax. Nic. Nic mi nie jest. Ugryzło mnie jedno z tych stworzeń. Cholera. Ktoś powinien to obejrzeć. Jasne. Dzięki. Widziałeś kiedyś te duże, fioletowe formatory? Gdy zjawili się przybysze, rozeszli się na południe. Na polowaniu natknęliśmy się na sporo ich stworów. Nie zawsze udało nam się ich pozbyć. Borykaliśmy się z całą tą walką frakcji. Znajdzie się u was uzdrowiciel, który obejrzy moje ugryzienie i zajmie się infekcją? Większość zginęła, ale Kaja przetrwała. Nie ma wśród nas lepszego maga. Pokaż jej swoje rany. Dlaczego tutaj zostałeś?
Jestem naczelnikiem berserków. Spoczywają na mnie pewne obowiązki. Nie mogę zostawić Wszechserca bezbronnego po takim ataku. Wszyscy pokładają we mnie zaufanie. Wszechserce wciąż pozostało nietknięte? Dzięki niech będą gwiazdom. Morkoni wybrali się wyłącznie po to, by zabić berserków i zgarnąć Eleksid. Wszechserca nie ruszyli. Wciąż przekazuje manę ziemi. Niebawem natura w Karaki zbójnie się rozwinie. Morkoni zapuścili się tak daleko? Dziwne. W rzeczy samej. Zazwyczaj swe niszczycielskie zapędy ograniczają do własnej groty. Coś musiało ich wzburzyć. To zapewne sprawka intruzów i ich dziwacznych stworów. Niewykluczone. Moim zdaniem jednak kieruje nimi coś jeszcze. To religijni fanatycy oddający cześć brutalnemu bogu. Kto zgadnie, jaki cel naprawdę im przyświeca? Jak spotkasz Kaję, wykaż się cierpliwością. Ciężko znosi straty z ostatnich kilku dni. Walczyła z Morkonami do samego końca. Starała się zapobiec najgorszemu. Jeszcze nie mogę tego zrobić. Chcę pomówić z Kają. Przepuśćcie go. Cześć. Tajemniczy nieznajomy w końcu zaszczycił nas swoją obecnością. Wybacz, coś mnie zatrzymało. No cóż, czy wolno mi się wściekać w obliczu tak ważnego powodu? Dobra, wiem, że jesteś zła, jednak przez kilka dni leżałem nieprzytomny w jakichś ruinach. Czyżby? A jak do tego doszło? Może nie zauważyłaś, ale pojawił się nowy wróg. Zauważyłam, jakby nie brakowało mi kłopotów. Jak widzisz, mam teraz pełne ręce roboty. Zamierzasz zabrać naszego syna na jedną ze swoich wypraw? Lepiej będzie, jak teraz zostanie z nami. Ostatnio ataki na fort bardzo się nasiliły. Coś mogłoby mu się stać. Za to tutaj nic mu nie grozi. Nie praw mi tu kazań. Panie, chowam się w chacie, gdy tylko sprawy się komplikują. Właściwie to chata już nie istnieje. Leży pod jedną z latających fortec. I dobrze.
Nigdy nie rozumiałam, dlaczego się tam zaszyłeś i nie zamieszkałeś tu, z nami. Wolałem nie obarczać was moimi problemami. Za bardzo was szanuję. Daruj sobie. Poczułeś się zraniony, bo dowódców frakcji nie obeszły twoje ostrzeżenia o potencjalnym zagrożeniu. Zamiast pogodzić się z porażką i przejść nad tym do porządku dziennego, naburmuszyłeś się i zmarnowałeś całe lata. Byłeś kimś wielkim. Przypomnij sobie, ile dokonałeś. Walczyłeś za swój lud, ruszyłeś na lodowy pałac, pokonałeś hybrydę. Wszyscy tak to pamiętają. Jedni pamiętają prawdę, a inni to, co chcą. To nieistotne. Widziałam wszystko na własne oczy. To tak zwane potencjalne zagrożenie puka teraz do naszych bram. Oboje wiedzieliśmy, że tak się stanie. I teraz to my musimy walczyć o Magellana. Czyli nic się nie zmieniło. Zwykli ludzie wciąż zbyt się przejmują własnym losem, by martwić się o przyszłość planety. To jednak nie uprawnia cię do tego, byś lekceważył własne sprawy. Gdybyś zachowywał się jak na ojca przystało, nigdy by do tego nie doszło. O co ci chodzi? Miałam go zostawić na polu bitwy pod wszechsercem? W żadnym wypadku. Zresztą Asgard dobrze się nim zaopiekuje. On nigdy by go nie opuścił, nie to co ty. Dex potrzebuje bezpiecznego domu. Doprawdy? To spróbuj mu taki znaleźć. Najwyższy czas, byś zajął się własnym synem. Obyś wiedział, co robisz. Zamieniłem parę słów z takim starcem, Adamem. Opatrzył mnie. Jego zdaniem bastion na północy ma potencjał stać się ważną siłą w regionie. Tam powinno być bezpiecznie. Co ty gadasz? Ze starcem Adamem? Do licha, Jax. Co oni ci zrobili? Dostałeś zaćmienia? Nie rozumiesz, kto to był? O co ci znowu chodzi? W bastionie tylko jeden starzec pasuje do tego opisu. Dawkins. Doktor Adam Charles Dawkins. Rozmawiałem z Dawkinsem? Uszom nie wierzę. Tak mocno cię poturbowali, Jax? Jak mogłeś go nie rozpoznać? Ten człowiek w służbie hybrydzie napuścił Albów na wolnych ludzi i na lata pogrążył Magellana w stanie wojny. Żałosny drań jeszcze do niedawna przebywał w mechanicznej kapsule. A teraz przypomina ledwie cień dawnego siebie. Mówisz tak, jakbyś wybaczyła mu te wszystkie zbrodnie przeciwko ludzkości. Jego maszyna do zabijania została zniszczona, a on sam wygląda jak wrak człowieka. Jedyne, na co wystarcza mu jeszcze sił, to pogawędki. Dawkins to już tylko starzec. Nie wydaje mi się, by bez swojej maszyny stanowił jakiekolwiek zagrożenie. To wiele wyjaśnia. Należałoby złożyć mu jeszcze jedną wizytę. Pewnie, doskonały pomysł. Co tam, że odebrał ci cały rok życia? Nie. Coś tu nie gra. Pomóż mi. Jesteś wyczerpany. Co się stało? Jedna z tych istot. Jeden z najeźdźców. Mnie ugryzł. Według starca czymś mnie zaraził, ale nie wiadomo czym. Kiedy wrócimy do towaru, spróbuję przyrządzić ci jakieś lekarstwo. Niestety teraz znajdujemy się w środku bitwy z Morkonami. Chyba musisz jeszcze trochę wytrzymać. Nie poznaję cię. Ogarnęła cię obsesja na punkcie walki z Morkonami. Widziałeś, co zrobili pod wszechsercem?
To była rzeź! Wyrżnęli prawie wszystkich naszych wojowników. Trzeba na nich uderzyć, zanim zdołają wrócić do groty. Jeśli nie zdążymy, będziemy mieli do czynienia nie tylko z tropicielami. Mogą na nas wysłać niszczycieli i kto wie kogo jeszcze. Gdzie jest teraz Dex? W pobliżu. Asgard szkoli go w sztuce cierpliwości. Że też przez tyle lat się jej przy nas nie nauczył. Bardzo śmieszne. No co? Twoim zdaniem uważam się niby za idealną matkę, a pustkowie za dobre miejsce dla dziecka? Rozwiążę twój problem z Morkonami. I jak niby planujesz to zrobić? Jesteś chory. Będę potrzebował twojej pomocy w walce z najeźdźcami. Lepiej byś nie traciła energii na drobne potyczki. Grupa morkońskich tropicieli to dla mnie żadne wyzwanie. Skoro tak twierdzisz, dobrze, każę moim ludziom się wycofać. Uważaj na siebie. Te zwierzęta nie cofną się przed niczym, by zdobyć eleksit. Musimy pomówić o nowym wrogu. Czeka nas naprawdę ciężka przeprawa. Wiem. Między innymi to mnie tu sprowadziło. Nie wolno nam lekceważyć żadnego zagrożenia. Przeczuwałam, że ktoś taki nadejdzie, ale że tak szybko? Czyżby to świadomi, o których wspominała hybryda? Niestety prawdopodobnie tak. Co gorsza, chyba w jakiś sposób ich tu wezwała. Zanim hybryda została zniszczona, wyemitowała w niebo impuls. Wywołał on dziwne, zupełnie niewytłumaczalne zjawisko. Niezbyt pocieszająca myśl. Ludzie powinni przygotować się do walki. Tylko, cholera, nie mam teraz na to czasu. Nie mogę stąd odejść, dopóki nie uporam się z Morkonami. Ach, moja głowa. Wygląda na to, że czeka mnie długa, bolesna droga. Pilnuj Dexa, jasne? Jeśli coś mu się przytrafi, zabiję cię.